foolish Cortex. He doesn't know we're plotting against him right under his nose. No cóż, miałem prawo się pomylić. 301 skrzynek. Kurde! Dobra. To jest w sumie spoko ogarnięte. Dobrze. Trzymaj się. Nie. Ej, ale tu więcej jest nitr niż zwykłych skrzynek. Więc chyba poziom nie jest za długi w takim razie. Ta ilość skrzynek mnie troszeczkę zbiła z tropu. Bo trochę odniosłem wrażenie, jakby to był jakiś super długi poziom, a tu się okazuje, że więcej nitra jest. To jest, kurde, to było dosyć sprytne, bo to trzeba ogarnąć tak, żeby tamto żyćko zdobyć. O, coś takiego. Fajnie było to ogarnięte. O, mało baterii. Nie! O Jezu, ej, ale troll to był! Dobra, gdzie tu jest checkpoint? Fuck! Ale on wysoko... Kurde, czemu on tak wysoko skacze? Ten Crash. Powalony on jest? Jakiś... Dobrze! Pięknie! Kurde, no nie, najgorzej! Ciężko jest tutaj zrobić ten 100%. Dobra, cofam to, co powiedziałem. Mi się wydawało, że te... retrospekcyjne nie będą jakoś super uber trudne, a tu się okazuje, że znowu zostałem wydymany bez mydła. Dobrze! W końcu się udało! O Jezus Maria! Nawet nie wiecie, jak bardzo... Używałem bardzo pięknych słów, przechodząc do tego checkpointa. Naprawdę, uwierzcie mi, tak pięknych słów to dawno byście nie słyszeli. Ale na szczęście udało mi się to wszystko poedytować, tak więc... Na szczęście tu mamy checkpoint już. Swoją drogą gramy w ten poziom 3 sierpnia 1996 o godzinie 9:58. Zaraz 2 godziny sesji. Jestem ciekaw, czy zdążymy jeszcze zrobić kolejny wymiar.
tego co pamiętam, kolejny wymiar nie miał bossa. Mogę się oczywiście mylić. Szybko! Szybko! Dobrze! Kurde, źle! To pamiętam z trailera, że było coś takiego na jednym z trailerów. Dobra, jest wszystko zebrane. Jest w końcu koniec. O Jezus Maria. Ale to był hardcore ten poziom, nie? Naprawdę, o mój Boże, to jeden z trudniejszych poziomów, jeżeli chodzi o retrospekcję. Jeden z trudniejszych, jak nie najtrudniejszych. O, ale pikawa mi teraz bije mocno. Masakra, dosłownie masakra. Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze dwa nam zostały. Próba wiru Cortexa, zobaczmy to, na czym to będzie polegać. Już od razu coś mi się wydaje, że to kolejny będzie popierdzielony. Oj, przepraszam, poziom retrospekcyjny. Bandicoot subject, final trial. It seems like only yesterday subject was nibbling Wampa scraps out of my hand. My experiment! Graduation present, subject. A name! Crashworth Cortex the First. Crash for short. Crashworth Cortex pierwszy, w skrócie Crash. Zobaczymy. Ale udało nam się zajść dalej, to jest super. Szkoda. No to fajnie, żeś to podsumował, Cortexiu. Nie powiem, że nie. Mój eksperyment! Jezu, ja uwielbiam te jego teksty, nie? Są śmieszne, no. Embryo, mob! Nie no, śmiechawa, śmiechawa TV. W ogóle ten poziom dzieje się 9 września, nie? Kurka wodna. Gdyby tak zamienić tekst i na takie przekleństwo, to byłoby, że o, w Crashu przeklinają. No kurde. Ej, ale jak to teraz zrobić? Trzeba się jakoś dostać, ale jak? Doskonałe pytanie, Milordzie. Chyba, że mam inny pomysł. Nie, no to tak się nie da. Swoją drogą bardzo fajnie poziom wygląda. Oj, prawda.
bardzo ładnie ten poziom ogólnie się prezentuje pod względem graficznym. I szczerze powiedziawszy, początek tego poziomu skojarzyłby się właśnie z tym, z The Wrath of Cortex, jak była ta sekwencja, gdzie też byliśmy w zamku, gdzie później nas ten smok ścigał. Tak jakoś mi się skojarzyło, wiecie? Noż kurde, no dawaj, przedostań się tam. Niewiele zostało. No to mamy trupa, ja pierdzielę. Czy naprawdę nie mogę jakoś tak przeskoczyć? Chyba, że muszę szybko na lewo odlecieć. To może wtedy jakąś chusterkę ogarnę. No teraz się raptem udało, to dlaczego się wcześniej nie chciało udać? O to chodzi, o to chodzi, o to chodzi. Wow. Kurde. Tam końcówka poziomu była na 100%. Tak, tu była końcówka poziomu. Ja pierdzielę, no dawaj Crash. Chcę jeszcze następny wymiar przejść, ale już chyba nie zdążę. Fuck. Wszystko przez ciebie. Dobrze. W końcu. Wszystkie skrzynki. Dobra. Tu mamy zaliczone. Zobaczymy teraz retrospekcyjne poziomy Coco. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedena, dwunasty poziom retrospekcyjny. Obiekt badań Yamrei Coco. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Ja już się tego obawiam. To był chyba błąd, że zacząłem teraz te poziomy retrospekcyjne. Begin experiment log. New subject. Code name Coco. Kryptonim Coco, okej. Całość rozgrywa się tego. Czekajcie, 9 października. Albo to jest ten 10 września. W sumie nie wiem, już gubię się z tym, naprawdę. Bo raz jest to tak pisane, raz jest to tak pisane, więc nie mam zielonego pojęcia, na czym to polega. That rascalian brother of yours had to escape. You wouldn't be all alone. Crash is the real villain here. Experiment failed. Dobrze! Się udało w końcu skoczyć. Tam nic nie ma? Dobra, nic nie ma. Ups! Crash.
Tam był końcówka poziomu. Tam był końcówka poziomu. Wiem, że to zdanie nie ma sensu. Oh yeah. Dobra, jestem z powrotem. Jak widzicie, już się ciemno u mnie zrobiło, a to dlatego, że jest godzina już prawie 18. 2,5 godziny nagrywania. Dużo z tego odcinku wyjdzie, coś czuję. No to będzie jedna z dłuższych serii na moim kanale, jeżeli chodzi o Crasha. To nawet mi się wydaje, że spokojnie przebije tego. Titansy. Dobra, tu już końcówka jest chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić. Tak, jest końcówka. Jest! Nie! Na samym końcu! Dobrze! Hehe! Ładnie! Jamraj Koko, obiekt badań zaliczony. Wszystkie skrzynki zebrane. Ho, 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 ho. Ale to było uciążliwe, powiem wam szczerze. Ale to było, kurde, uciążliwe. Ale dałem radę, podołałem zadaniu. To jeszcze tak, no mówię, no może przejdziemy z dwa poziomy, trzy i chyba będzie koniec. Tak mi się wydaje. To już wszystko? Ta jest. Zostało nam tylko 4, 8, 9 poziomów retrospekcyjnych do końca gry. Wymiar Egipus, 88 milionów lat przed naszą erą. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to tak pisze mniej więcej. Skok do przeszłości. Jedziemy z koksem. Kojarzy mi się to, powiem wam szczerze, z tymi poziomami pokroju pokroju. Mam to na końcu języka. Nie Gone Tomorrow, bo to były z przeszłości poziomy. Dynamite, Egipus Rex, wiecie o jakie mi poziomy chodzi, nie? Z tymi poziomami mi się to kojarzy bardzo. Więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Dobra, jesteśmy. Kurde, zaczynamy! Ohohoho. Źle. Tak się nie robi. Zrestartuj poziom.